Mateusz Sztanglet, firma Solid Expert, witam bardzo serdecznie. SolidWorks Motion 2011 wprowadza dwie fantastyczne funkcjonalności. Napęd wiązania ścieżki oraz generator funkcji. Napęd wiązania ścieżki wykorzystywany jest przy definiowaniu ruchu wszelakiego typu przenośników taśmowych. Przyjrzyjmy się temu oto złożeniu. Dla tej taśmy przenośnikowej, dla każdego z żeber, zostało zdefiniowane wiązanie ścieżki. W oparciu o wiązanie takiej ścieżki możemy zdefiniować napęd wiązania ścieżki. Tak więc dla każdego z żeber zostało zdefiniowane taki właśnie napęd. I w tym momencie możemy zasymulować transport takiej beczki. Przeliczenie takiego ruchu jest o wiele prostsze, niż gdyby taśma ta została wykonana w kontekście złożenia i przebudowywana dla każdej klatki. W tym momencie wystarczy, że takie żebro zostanie odpowiednio przygotowane i zdefiniowany dla niego napęd, a możemy symulować takie właśnie układy przenośnikowe. Kolejną nowością wprowadzoną w SolidWorks Motion 2011 jest generator funkcji. Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, w którym możemy określać dla poszczególnych przedziałów czasowych pozycje poszczególnych komponentów. I tak wypełniamy tabelkę, podając krok czasowy, wartość wyrażenia oraz typ interpolacji. Wszystko to możemy obserwować na wykresach, które automatycznie są rysowane, a z wykresu podstawowego liczone są wartości pochodnych. Dodatkowo możemy skorzystać i wpisać wartość danego wyrażenia przy pomocy gotowych funkcji matematycznych. Podobnie jak w przypadku opcji segmentowej, rysowane są wykresy funkcji i liczone są wartości pochodne. W ten sposób możemy przygotować układ kinematyczny i wprawić go w życie już na etapie projektowania. Dziękuję uprzejmie za uwagę.